wami będą dzieci, nie znaczy, że nie zasługują na rzeczy piękne i artystyczne. Teatrzyk kukiełkowy będzie przebojem festynu młodych kucyków. Nie może być inaczej. W końcu to ty go zrobiłaś. O, nie dokonałabym tego bez pomocy mojego przyjaciela, który zawsze tak mnie wspiera. Jesteś moim ulubionym smokiem. Ulubionym smokiem? O jeny. Tyle godzin pracy. Niespotykanie ambitny projekt. Ale będę naprawdę szczęśliwa, gdy usłyszę te trzy słowa. To jest okropne. Okropne? Kompletnie bezużyteczny sprzęt. No, to nawet nie jeździ. Nie ma miejsca na kukiełki. Wychodzi na to, że nadal nie będę miał wędrownego teatrzyku kukiełkowego. Nie wiem, o co gościowi chodziło. To jest doskonałe. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk. Kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar. Naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc. Krainie marzeń, razem dzień i noc. Mój mały kucyk. Blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Inspiracja, manifestacja. To koszmarne! Po prostu koszmarne! To co, że lalkaś nie docenił twojego najlepszego teatrzyku kukiełkowego w historii teatrzyków kukiełkowych? Możesz zrobić coś innego na festyn młodych kucyków. Ostatecznie mogę. O, daj spokój, Spike. I tak nie zdążę już nic przygotować. Chciałam mieć swój kreatywny wkład w ten festyn i zawiodłam. Beznadziejnie. I przez to czuję się beznadziejnie. Przecież tu musi być coś na ten temat. Ale sam jeszcze nie wiem co. Książka, która pomoże Rarity zrobić coś na festyn. Ona bardzo, bardzo, bardzo chce zrobić coś kreatywnego. Mówi, że jestem jej ulubionym smokiem, więc muszę jej pomóc, kiedy tego potrzebuję. Musi być jakieś zaklęcie, które załatwi tę sprawę. Przestań! Pomogłabyś lepiej. To nie dla mnie, to dla Rarity. Pamiętasz, jak ci uszyła tę ładną muszkę? No dobra, rozumiem. Uważasz, że nie powinienem... Co to jest? Dostać, to bym jej nie zdobył. I pokryta jest kolcami. Ja! Inspiracja, manifestacja natychmiast wciela pomysły w życie. No i o to mi chyba chodziło. Rarity! Zostaw mnie! Nie widzisz, jak smutna, zawiedziona i rozczarowana wciąż jestem? A ja mam coś dla ciebie!
Jeśli to nie jest pudełko lodów owsianych lub wiadomość, że festyn został odwołany, to nie jestem zainteresowana! To jest magiczne! Spike, na słodkie łuski. Ja już umiem czarować. Ale nie tak dobrze, żeby stworzyć coś ładnego i zdążyć na festyn. Sym, owszem. Cóż, myślę, że można spróbować. To, co masz w głowie, pokaż światu i myśli w czyny zamień. Księgę tę zawsze miej przy sobie, a wielką moc dostaniesz. Upiększaj wszystko, masz wielkie możliwości. Dopiero gdy słowa prawdy usłyszysz, znów poczujesz smak wolności. Udało się? No, zaraz się tego dowiemy. A! O, Rety! Pomyślałam, że chcę, by ta księga była ładniejsza. I tak jest! Jej, Spike! Już się chciałam poddać, ale jako prawdziwy przyjaciel podsunąłeś mi właściwe rozwiązanie! Chodź! Poszukajmy jak najszybciej lalkarza, a zrobię dla niego najpiękniejszy teatrzyk, jaki kiedykolwiek widział! Albo powiem raczej, jaki ja sobie wyobrażę! A, panna Rarity, przyszłaś obejrzeć nasz występ? Patrz, gdzie muszę pracować przez twoją niekompetencję, żeby mieć działający teatr. O, jestem pewna, że nowy teatr, który zrobiłam, będzie ci się bardziej podobał. Tak, on jest piękny, ale wygląd nie był problemem, prawda? O, proszę, ten pojazd nawet się przemieszcza. Pełno tu miejsca dla kukiełek. Doprawdy, Rarity, nie wiem, jak ci się udało to zrobić, mając tak niewiele czasu, ale gratuluję, zrehabilitowałaś się. Jak ty to zrobiłaś w tak błyskawicznym tempie? Tak naprawdę ona użyła... Projekt tak ma swoje sekrety. Wielkie dzięki, Spike, że tak mi pomogłeś. I znalazłeś dla mnie tę książkę. Nie ma za co. No to teraz mogę ją zwrócić, bo festyn się skończył. O, oczywiście. Dałam upust swojej kreatywności tak jak chciałam, dzięki książce. Ale wiesz, myślę, że powinnam ją zatrzymać trochę dłużej. Nie masz nic przeciwko temu? Jasne, że nie. No to do jutra. Co? Potrzymaj ją jeszcze parę godzin. To nic złego. Rarity! Spike, tak się cieszę, że jesteś! Wow! Ty się dobrze czujesz? Lepiej niż kiedykolwiek. Ta księga, którą mi dałeś, jest niezwykła. Ja nie spałam całą noc, tylko tworzyłam i tworzyłam i tworzyłam i tworzyłam! Zaprojektowałam nowe kolekcje na następne 15 sezonów! Wow! Ale potem pomyślałam, a może coś jeszcze? O, Spike, zawsze uważałam, że nasze miasto trzeba by trochę poupiększać, a z tą księgą mogę to z łatwością przeprowadzić. Czy wesprzesz mnie w tym dziele, pozwalając mi zatrzymać jeszcze tę księgę? Oczywiście, że tak. Co byś powiedziała na małe śniadanie, zanim zaczniemy? Nie ma na to czasu! Chcę zacząć jak najszybciej! W zasadzie to mamy czas, bo dzięki tej magicznej księdze możesz wszystko zaczarować. Rarity? Tak! To jest dokładnie to, o czym ci mówiłam! Ten wózek nie ma ani krztyny stylu.
Moje oczy znów płatają mi figle. Na kwaśny rabarbar, co to ma być? Czyż to nie wspaniałe? Niesamowite! Zapytaj Applejack, czy chce, żebyś przerobiła wszystkie wózki jej rodziny. O, myślę, że nie muszę pytać o pozwolenie, skarbie. Wszyscy kochają niespodzianki, zwłaszcza kiedy są takie piękne. Masz rację, to fakt, że wszyscy lubią niespodzianki. Wiesz, nie powinniśmy nikomu mówić, że to ja stoję za tymi wszystkimi fantastycznymi zmianami. To będzie słodki mały sekret, który znamy tylko my troje. My troje? Ty, ja, no i książka. Moja cudowna, cudowna książka. Oczywiście. Obiecaj mi, że nie powiesz nikomu ani słowa. Nikomu. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. I również wiem, co chcę zrobić teraz. A masz. O. Co to? Weźcie to ze mnie. Zawsze uważałam, że Rainbow Dash powinna być bardziej glamour. A teraz proszę, przepędza chmury ze stylem. Idziemy dalej. Wszystko gra, to tylko sukienka. O, czekaj na swojego smoka. La 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 la. Proszę bardzo, panie Rudziku. Jesteś taki szczęśliwy w swoim małym domu. O, mamusiu! Zgubiłeś się? Nie, nie tędy. To chyba są drzwi do kuchni. Spróbuj tam. Nie, nie, to prowadzi do... Garderoba? O, Rety, to spróbuj schodami. Nie, 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 te drugie schody. Arcydzieło, prawda? To pewnie najpiękniejszy ptasi domek, jaki stworzono. Mów dalej. Tylko nie wiem, czy ptaszkowi się spodoba. Co jakiś ptak wie o architekturze czy designie? Liczy się to, co ty myślisz, Spike, a tobie się podoba. Prawda? Oczywiście, że tak. To cała... rarity. Istotnie tak jest. O, jakie to urocze! Ale przydałoby się tu więcej klasy, nie sądzisz? O, tak, zdecydowanie. Przyjęcie nie ma nawet żadnego tematu. Należy to czym prędzej naprawić, prawda? Wprowadziłaś tu już dużo wspaniałych zmian. Może powinnaś na tym poprzestać? Masz rację, Spike. Inne miejsca też na nas czekają. Jasne. Czekają. Jeszcze tylko jeden drobiazg, zanim pójdziemy. No, teraz to przyjęcie dostanie się do kroniki towarzyskiej. Ale się Pinkie Pie ucieszy. Wszystkiego najlepszego dla... Głowa mi wręcz buzuje od pomysłów. Buzuje! To świetnie, ale pracujesz tyle godzin bez przerwy. Może sobie odpoczniesz. Zregeneruj swój genialny umysł. Nie pleć. Przecież nie przerwę teraz. I nie przestanę, dopóki wszystko w Ponyville nie zmieni się pod wpływem moich wizji. Zaczynając od ciebie, Spike. Ty jesteś przecudowny. Tylko dzięki tobie. Wszystko dla mojego ulubionego smoka i wiernego przyjaciela. Chodź, jeszcze tyle do... O nie! Tylko nie ty! Co masz na myśli, mówiąc tylko nie ja? O, sądząc po tym ubiorze, myślałam, to, że... To nie! Ja tylko testuję nowy styl. Podoba się?
Czy przypadkiem nie widziałeś tu kogoś podejrzanego? Nie. Księżniczko Twilight! Ktoś zamienił altanę w bryłę kryształu i dwa kucyki zostały w niej uwięzione! Nie! Obiecałem Rarity, że nikomu nie powiem! Masz rację, Sowalicjo. Muszę powiedzieć. A kiedy to zrobię, to Rarity przestanie mnie uważać za największego pomocnika. I myślę, że ona wtedy w ogóle przestanie mnie uważać za przyjaciela. Nie mogę tego zrobić. Obiecałem, że to będzie tajemnica naszej trójki. Oczywiście, że miała na myśli siebie, mnie i księgę, ale... Księga zaklęć! No jasne! Jeśli jej ją zabiorę, to nie będzie już mogła używać zaklęcia. O, przestań! To jest super plan! Ja tylko muszę się dowiedzieć, gdzie ona jest. Nic nie widzę! Domyślam się, że poszła w tę stronę. Co ty najlepszego robisz? Ja? Ja tylko chciałem być bliżej twojej kreatywnej aury. O, Spike, jak miło to usłyszeć. Dzięki. Dobrze, co to ja chciałam? A tak! Pozłocić dachy domów wszystkim kucykom! Spike! Właśnie wpadłam na niebywały pomysł! To zrozumiałe! Jesteś Rarity! Moje dzieło w Ponyville jest prawie skończone. Nie sądzisz, że nadszedł czas, żeby reszta Equestrii skorzystała z mojej kreatywności? Jak najbardziej! O, będziemy podróżować karocą! Albo jak wkrótce wszyscy będą ją nazywać Rariocą! O, tak! To ekstra pomysł, żeby jechać... Jak ty to zrobiłaś? Ale dlaczego pytasz? Księga, jest... Znaczy, dynia zniknęła! Nie masz księgi! Co? Przecież jest tu! Chcę moją księgę! Spike, co zrobiłeś z moją księgą? Dlaczego miałbym cokolwiek z nią zrobić? Przyjaźnimy się! Może sowa ją zabrała? Ale zaraz, ja już jej chyba nie potrzebuję, prawda? Tak! Tak! Czuję, że jej magia przepełnia mnie całą! Jakie to genialne! Jestem tak nakręcona! A ja się boję. Pojedziemy w tyle miejsc, Spike! Manhattan, Filadelfia, Canterlot! A ty zawsze będziesz przy mnie, tak jak zawsze byłeś tu w Ponyville. Twoje pochwały i uwielbienie dodają mi jeszcze większych skrzydeł! I nie ostanie się ani kawałek ziemi w Equestrii niezmienione przez mój artystyczny geniusz! Nie! Coś ty powiedział? Powiedziałem nie. Zmieniasz rzeczy, co wcale nie znaczy, że na lepsze. Powinienem powiedzieć ci prawdę na początku. Nie powiedziałem, bo chciałem być dobrym przyjacielem. Zamiast tego pozwoliłem, byś stała się kimś okropnym. Okropnym? Co się stało? Rarity! Wszystko w porządku? Ja... tak myślę. Mam wrażenie, że w Ponyville działo się coś koszmarnego. To twoje dzieło. Moje? Ostatnia część zaklęcia.
Dopiero gdy słowa prawdy usłyszysz, znów poczujesz smak wolności. Zawładnęła tobą magia i chciałaś zmienić wszystko w Equestrii. Bałem się powiedzieć, co naprawdę o tym myślę, ale w końcu powiedziałem ci prawdę. Kochany Spike, nigdy się nie bój być szczerym wobec mnie. Jesteśmy przyjaciółmi. Nauczyłem się dziś, że należy mówić prawdę swoim przyjaciołom, jeśli robią coś, co nam się nie podoba. Prawdziwy przyjaciel wie, że robisz to, bo zależy ci na nim. Spike, nigdy, nigdy, nigdy przenigdy nie bierz książek z biblioteki z Zamku Sióstr bez pozwolenia. Księżniczka Cadence i księżniczka Luna mają lepsze zajęcia niż porządkowanie Ponyville. Masz pojęcie, jak ciężko było odczynić tę ciemną magię? Nie wyglądasz najlepiej. Co? Po prostu jestem szczery. Tak po przyjacielsku.